Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu. Były minister administracji i cyfryzacji. Dzień dobry. Nie wybiera się pan na Ukrainę, żeby zostać tam ministrem? Nie, no oczywiście, że nie. Nie, no bo Sławomir Nowak na przykład jest teraz, pana był, pana partyjny kolega, szefem takiego odpowiednika GDAKi ukraińskiej. Tak jest. To. I nawet ukraińskie obywatelstwo przyjął, jak media donoszą. Tak, przeczytałem wczoraj tę informację. I zostawia to pana niewzruszonym zupełnie. No nie, no to jego decyzja i oczywiście poinformował, że nie zrzeka się obywatelstwa polskiego, bo to rozumiem kontekst, czy też podtekst tego pytania jest taki. Czy zrezygnował z obywatelstwa? Nie, nie zrezygnował. Nie, no bo zastanawiał się nad tym, dlaczego politycy, którzy tak często mówią o tym, jak to dobro Polski leży im na sercu, zamiast pracować dla dobra Polski, pracują dla dobra innych krajów. No, odsunięty został od pracy na rzecz dobra Polski. Pamięta pan doskonale okoliczności. Zresztą myślę, że gdyby być tutaj tak surowym i te standardy trzymać, to dzisiaj nikogo w rządzie by prawie nie zostało. Myślę głównie o standardach, które dotyczą no, takich ważnych osób jak kwestie bezpieczeństwa, przetargi. Te skandale, które widzimy gołym okiem, nie są wyjaśniane. Wręcz nawet nie można dopytać się o odpowiedź przy bardzo konkretnych pytaniach. To teraz już pan przechodzi do tego, co będzie pewnie głównym wydarzeniem dnia, czyli podsumowania roku rządów Zjednoczonej Prawicy przez opozycję. Będą konferencje nowoczesne przez cały dzień w Sejmie. Będzie też taka duża konferencja z udziałem Lecha Wałęsy przygotowana przez Platformę Obywatelską. Tak jest, będzie też w Gdańsku konferencja w tym dniu z udziałem przewodniczącego Schetyny. No ale rzeczywiście mamy dzień, którym wybraliśmy rok temu my wszyscy, bo przecież społeczeństwo wybierało dobrą zmianę, a dobra zmiana okazała się zmianą lichą. No, jedni uważają, że licho, inni uważają, że dobrą. Sondaże są rozbieżne. Dzisiaj media cytują Rzeczpospolitą, w której PiS ma 30%, ale w ostatnim Cebosie 38%, czyli właściwie tyle, ile zdobył w wyborach PiS dokładnie rok temu. No tak, ale nie przypominam sobie ugrupowania, które by po pierwszym roku sprawowania rządów nie rosło i akceptacja dla rządu, czym co jest zwykle większa, większy odsetek poparcia nie był powyżej 50%, więc na pewno do tego standardu, jeżeli tak możemy powiedzieć, to daleko, ale ja nie chcę tylko i wyłącznie krytykować, bo to jest kwestia rzeczywiście bardzo różnych ocen. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie realizuje to, czego nie zapowiedziało. Myślę o Trybunale, myślę o tym pogorszeniu stosunków międzynarodowych, o sytuacji, która ma miejsce z polityką personalną, czy właśnie przed chwilą wymienionymi standardami. No ale część komentatorów z kolei wskazuje, zresztą sam rząd tak twierdzi, że właśnie jest to pierwsza ekipa od bardzo dawna, która realizuje swoje obietnice wyborcze. Wprowadziła program 500+, wprowadziła darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia. No po pierwsze, nieprawda, ale jeżeli chodzi o program 500+, proszę zauważyć, że i prosiliśmy o to, by przynajmniej dyskusja trwała na ten temat w Sejmie dłużej niż kilka godzin nocnych, by ten program był sprawiedliwym. Nikt nie mówi, że to jest zły projekt w sensie polityki społecznej. Mówimy, że jest niesprawiedliwym, bo jeżeli pan dzisiaj odcina z tego programu bardzo dużą grupę osób, no już nie mówię o tym pierwszym dziecku i tej dyskusji, która się przetoczyła w grudniu i na przełomie roku, ale także osoby niepełnosprawne, dzieci, które są niepełnosprawne, nie mają wsparcia, dzieci nie mające rodziców, czyli sieroty i tak dalej, to no plus ten najsłabiej zarabiający szczebel, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku powoduje wycofywanie wsparcia dla tych rodzin od dołu, a nie od góry, no to trudno uznać to za sprawiedliwe. Ta Platforma będzie szła do kolejnych wyborów parlamentarnych, między innymi z hasłem 500, poprawienia także tego, na pierwsze dziecko? Tak, poprawienia tego programu. A jeżeli chodzi o pierwsze dziecko, to można ten program uczynić sprawiedliwym nawet w tej postaci, która jest, czyli bezpośredniej wypłat, choć uważam, że powinno być związane także z systemem ochrony pomocy społecznej, bo przecież OPS-y istnieją i niezwiązanie tego ze sobą jest błędem. Czyli krótko mówiąc, kwestia monitoringu, kwestia pewnej współpracy właśnie z tymi rodzinami, które wymagają wsparcia, ale w sposób bardziej sprawiedliwy, czyli
na pewno nie muszą mieć tego wsparcia. Akurat ci, którzy zarabiają najwięcej, nawet nie odczuwają tego. Na początku naszej rozmowy wskazał pan na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie otrzymało tej tak zwanej premii za zwycięstwo, bo rzeczywiście zwykle tak bywało, że po roku rządów nowa ekipa miała wyższe notowania niż przy urnach podczas aktu wyborczego. Platforma Obywatelska będzie w związku z tym starała się, żeby kolejne wybory odbyły się wcześniej niż w przewidzianym terminie, kolejne wybory parlamentarne? Nie, my robimy swoje. Po pierwsze, po porażce, bo przecież tak to trzeba wprost powiedzieć, nastąpiło i lekka reorganizacja. Mamy przewodniczącego, nowego przewodniczącego, wybranego w procesie demokratycznym. Mamy cały proces dochodzenia do zbudowania też odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało i w jaki sposób swoją wiarygodność odbudowywać. Po konwencji w Gdańsku, która była finałem, no, około 150 konwencji takich lokalnych i tematycznych. I zaczynamy drugi etap właśnie jutro. To będą spotkania w powiatach, w mniejszych miejscowościach z udziałem bardzo licznej grupy parlamentarzystów i na temat tego programu przyjętego w Gdańsku i również odpowiedzi na oczekiwania tych, którzy na te spotkania przychodzą do nas. A pan dokąd pojedzie w pierwszej kolejności? Ja akurat będę w Legionowie, czyli blisko Warszawy. Czy kiedy ruszy ta komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji, to posłowie Platformy będą brali udział w jej pracach? No bo padło dużo ostrych słów z ust polityków PO pod adresem tego pomysłu, że to inkwizycja, że to sądy ludowe, więc pytanie brać, czy tak mówię o komisji weryfikującej sprawę reprywatyzacji, którą zapowiadał minister Ziobro. Przede wszystkim musi być jakiś projekt, bo na razie żaden nie wpłynął, więc nie wiemy w oparciu o jakie ustawodawstwo ta komisja powstanie. Czy to będzie nowa ustawa, czy związana z kodeksem postępowania administracyjnego, czy karnego, w jaki sposób ona ma funkcjonować, bo ta podstawa jest niejasna. I w jakim trybie będzie wyłaniana ta grupa osób. Mówi się, że przez Sejm, ale nie wiem, czy to mają być parlamentarzyści. Także na pewno nie odrzucamy udziału, bo sami upominamy się o komisję śledczą w tej kwestii. Uważamy, że tu akurat opisana ustawowo byłaby właściwą. Klub Kukiza zgłosił wniosek. Deklarowaliśmy wsparcie dla tego wniosku. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce w tym wypadku działać tak, jak działać powinno. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w ubiegłym tygodniu tutaj w Sygnałach Dnia deklarował o tym, że to będzie coś w rodzaju sejmowej komisji śledczej, ale jeszcze o rozszerzonych uprawnieniach i członków właśnie ma parlament wskazywać. Zobaczymy, jeżeli zostanie złożony projekt, bo na razie trudno opierać się o jedną konferencję i wyciągać zbyt daleko idące wnioski. Jeszcze raz powtórzę, komisja śledcza jest niezbędna, dlatego że tu mamy i proces legislacyjny, czyli brak prawa, bo to bez ustawy reprywatyzacyjnej jednak widać, że ten problem jest nierozwiązywalny w gruncie rzeczy, bo dane procedurze sądowej, a ta bywa różną. A po drugie, potrzebne jest właśnie to działanie wyjaśniające. A dlaczego Hannie Gronkiewicz-Waltz nagle się przypomniało, że teraz, dopiero teraz, że ma wątpliwości dotyczące dokumentów, na podstawie których rodzina Waltzów odzyskała, czy uzyskała kamienicę przy Noakowskiego? Bo wczoraj prezydent Warszawy wystosował wniosek o to, żeby wznowić postępowanie w tej sprawie i sprawdzić, czy wszystko tam zostało dokonane zgodnie z prawem. Wobec licznych oskarżeń, pojawiających się co jakiś czas, ale pojawiających się znowu, a przecież ta sprawa jest i transparentna, i jasna. Jeżeli mówimy o zwrocie, który został dokonany w 2003 roku, jeżeli ktoś nazywa to w bardzo ostrych słowach. Myślę tu o politykach Prawa i Sprawiedliwości. No najostrzej to akurat tylko Piotr Guział się chyba wypowiadał tak, w tej sprawie. Tak, i tu również podczas sesji Rady Warszawy. To po pierwsze, takie sprawdzające postępowanie jest właściwym. Myślę tutaj o SKO, który może zweryfikować. Zresztą na ten temat była przecież kiedyś już taka procedura wszczęta i zakończona. Ale ważne jest to, że to są decyzje takich osób jak w tamtym czasie burmistrzowie dzielnicy Śródmieście, czyli obecny minister Błaszczak, czy
czy prezydent Warszawy Lech Kaczyński, czyli 2003 roku. Czyli do nich macie państwo pretensje o to, że nie wiedzieli, że to są sfałszowane dokumenty, a do Hanny Gronkiewicz nie macie pretensji o to, że nie wiedziała, że to były sfałszowane trudno dokumenty. Zachować się bardziej uczciwie i bardziej jeszcze ofensywnie. A jak, się zachowa Witold Pal w sprawie informacji, że sprawę roszczeń reprywatyzacyjnych jego rodziny w 8 przypadkach reprezentuje mecenas Robert Nowaczek. To jest kompletna nieprawda, nie jego rodziny, to nawet w najszerszym rozumieniu tej definicji. Po drugie, zresztą to tylko lekko inne nazwisko, ale to mniejsza z tym. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że była fabryka, która została przez komunistów zabrana, to przecież proszę pamiętać, że nawet wówczas osoby, którym zabierano tę fabrykę, zgodziły się na to, więc przypuszczam, że i tam nawet roszczeń nie ma. No ale to osobna zupełnie sprawa, na pewno nie ma konfliktu interesów, o czym Witold Pal mówił wielokrotnie, oświadczał i dowodził. Dzisiaj nadzwyczajna podkomisja się zbierze po posiedzeniu Komisji Zdrowia, żeby rozpatrywać projekt zmian dotyczący tak zwanej leczniczej marihuany. Jakie będzie stanowisko Platformy Obywatelskiej w tej sprawie? No to jest ewidentnie potrzebna i procedura, i legislacja, która umożliwi leczenie, umożliwi też ograniczenie cierpienia chorym. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Problem oczywiście leży we właściwych zapisach i widzę, że projektodawcy dość dużą ilość razy zmieniali swój projekt, więc mam nadzieję, że dojdzie do takiego uchwalenia projektu, który nie będzie budził wątpliwości, ale jednocześnie szybko przyniesie pomoc. Dużo mocniejsze środki są stosowane w medycynie niż lecznicza marihuana i nie ma z tym problemu. Nie wiem, dlaczego akurat ta kwestia wzbudza takie emocje. Mówił Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. 26 minut po godzinie 8.